Czy masz wrażenie, że poznałeś kogoś, kto teoretycznie jest z tobą zainteresowany, utrzymuje z tobą kontakt, ale jednak ta relacja nie posuwa się naprzód, bo nie pozwala ci się ta osoba do siebie zbliżyć? Nie jesteście ani przyjaciółmi, ani nie jesteście w związku. Jeśli tak masz, to być może wpadłeś w ramę koła zapasowego. O tym, jak to dokładnie zdiagnozować i co z tym zrobić, opowiadam na dzisiejszym filmie. Zapraszam. Zacznijmy od tego, jak rozpoznać, że naprawdę druga osoba traktuje Cię jako tego potencjalnego partnera na wszelki wypadek, a nie na przykład jak przyjaciela czy przyjaciółkę. Po pierwsze, takie sytuacje najczęściej są związane z tym, że ta osoba jest zaangażowana w jakąś inną relację. Być może sama się do tego przyznała i otwarcie Ci o tym mówi, a być może nic o tym nie wiesz. Najczęściej ma to związek z niedawnym rozstaniem i emocjonalnym zaangażowaniem. Twój obiekt westchnie i nawet fizycznie nie musi się z nikim spotykać. Możliwe, że minął na przykład dopiero miesiąc po rozstaniu, a on czy ona ciągle coś czuje i często myśli o swoim ex i wtedy poznała ciebie. Z jednej strony jesteś dla tej osoby atrakcyjny, a z drugiej strony ona nie może się zaangażować, bo w głowie ciągle ma kogoś innego, kto w jej mniemaniu ma przewagę nad tobą. Właśnie stąd bierze się to pozornie dziwne zachowanie. Z jednej strony regularny kontakt ze strony tej osoby, a z drugiej stagnacja i zamrożenie waszej znajomości, niechęć przed większym zbliżeniem lub zaangażowaniem związkowym. Czasami może pojawić się wręcz sugestia bądźmy przyjaciółmi, co może być trochę mylące. Relacja czysto przyjacielska grozi ci tylko wtedy, kiedy chcąc, nie chcąc i tak masz kontakt z tamtą osobą, bo na przykład razem pracujecie albo regularnie widujecie się na jakichś zajęciach. Jakie są niebezpieczeństwa relacji na wszelki wypadek? Przede wszystkim bardzo łatwo możesz złamać równowagę uczuć między wami. Tamta osoba trzyma cię na dystans, przez co jest dużym wyzwaniem dla ciebie, a to naturalnie skłania cię do tego, żeby się o nią starać. W ten sposób szybko możesz przestać być nawet tym nieszczęsnym kołem zapasowym i w praktyce ta relacja w ogóle się urwie. Dlatego uważaj, żeby nie robić niczego na siłę i nie pokazywać więcej zainteresowania niż druga strona daje od siebie. Nakładanie presji na bycie w związku to najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Czy da się wyjść z takiej sytuacji? Czy da się zrobić coś, co sprawi, że zyskasz na atrakcyjności? Po pierwsze, musisz sobie uświadomić, że jak w każdym przypadku, kiedy jest zaangażowana jakaś trzecia osoba, nie wszystko zależy od ciebie. Jeśli będziesz miał pecha i tamta osoba rozwinie tą inną relację, to być może nawet najlepsza strategia i najbardziej atrakcyjne zachowanie z twojej strony nic nie zmieni. Z mojego doświadczenia wynika, że są tylko dwie dobre strategie w takiej sytuacji. Pierwszą jest atrakcyjne zakończenie tej znajomości. Czyli w taki sposób, żeby tamta osoba nie miała wrażenia, że kończysz tą znajomość dlatego, że tak strasznie ją kochasz, ale masz dość czekać i z nią zrywasz. Bo wtedy to bardziej krzyk rozpaczy, który pokazuje, że wcale nie jesteś aż tak dużym wyzwaniem. Skoro jeszcze do niedawna kochałeś, a teraz zrywasz, to pewnie nadal spokojnie dasz się uprosić, żebyś jednak nie zrywał. Atrakcyjne zerwanie polega na wcześniejszym okazaniu braku zainteresowania i wyraźnym zerwaniu znajomości, najlepiej argumentując to tym, że to ty już tego nie czujesz. Zerwanie może być tak silnym bodźcem, że uczucie straty, które się wtedy rodzi, może bardzo mocno wpłynąć na emocje tamtej osoby i przez to skłonić ją do działania i starania się o ciebie. Drugą opcją jest stopniowe wycofanie się i stawanie się coraz większym wyzwaniem, ale nie zrywanie kontaktu do zera. Takie rozwiązanie polecam ci wyłącznie wtedy, jeśli sam podchodzisz do tej relacji na dużym luzie i nie męczy cię utrzymywanie tego kontaktu. To oczywiście tylko zarys całego problemu. Jeśli chciałbyś zdobyć znacznie więcej informacji na temat tego, jak zachować się w takiej sytuacji, to zapraszam na indywidualne konsultacje ze mną. Szczegóły na temat tego, ile to kosztuje i na czym dokładnie polegają konsultacje, znajdziesz na stronie robert.jakzdobywać.pl. I jak zwykle zachęcam do subskrybowania tego kanału. Do następnego razu. Robert Marchel.